Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez zarząd poczty polskiej wybranych inwestycji w latach 2020-2023. Przedsięwzięcia, które miały zwiększyć konkurencyjność w obszarze nowoczesnych usług pocztowych, prowadzone były nierzetelnie i niegospodarnie. W szczególności strategiczny projekt, jakim było stworzenie sieci automatów paczkowych, realizowano z naruszeniem warunków zawartej umowy, niegospodarnie i niecelowo co naraziło pocztę polską na nieuzasadnione koszty oraz doprowadziło do utraty oczekiwanych korzyści. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK przygotowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce.